Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Korle i zapraszam do najnowszego dodatku w grze Kingdom Come Deliverance o nazwie Przygody Miłosne Śmiałego Pana Jana Ptaszka. Myślę, że sam tytuł może sugerować nam naprawdę wyjątkowo ciekawą historię, szczególnie, że misje z panem Janem Ptaszkiem i jego podbojami miłosnymi w głównej części rozgrywki były naprawdę dobre, więc liczę na ich kontynuację. Ale cóż się tu kryje? Z dzielnym panem Janem Ptaszkiem nie sposób się nudzić. Zanim zajmie się swoimi rycerskimi obowiązkami, chcę, aby mu pomógł w pewnej delikatnej sprawie niecierpiącej zwłoki. Wiedząc, że priorytety pana Jana są inne niż pozostałych szlachciców, można spokojnie założyć, iż chodzi o jakąś damę. Po naszej ostatniej dramatycznej przygodzie w łaźni jestem ciekawy, a nawet zaniepokojony, czego tym razem może dotyczyć jego eskapada. No właśnie, tylko czy... O, turniej. No tak, dodatek numer 2 w tym wszystkim się jeszcze nam pojawił. Ten jest darmowy. Przygody pana Jana, ptaczka, ptaczka Jana i tak dalej. To wszystko kosztuje chyba 35 zł, a turniej z tego co kojarzę powinien być dostępny za darmo dla wszystkich. Zbierają się czarne chmury w kraju, rozbrzmiewają bębny wojny, a całe królestwo czeka z zapartym tchem na kolejne uderzenie pioruna. Nie tak niezrażony pan Hanusz postanowił wzmocnić morale regularnie rozgrywanym turniejem. Dzięki niemu poddani, mierząc swe siły, mogą na chwilę zapomnieć o wszechobecnym mroku. Turniej odbywa się co kilka dni na głównym zamku w Ratajach. Dopuszczone są wszystkie typy broni białej i mogą w nim wziąć udział wojownicy ze wszystkich klas społecznych, nawet ci nisko urodzeni lub niewykształceni, tak jak ty. Zapytaj o to pana Jana Ptaszka, a on powie ci wszystko, co musisz wiedzieć, czyli jakby nie patrzeć, wszystkie drogi prowadzą do ptaszka Jana. Jana Ptaszka. A bo to u nas jakoś nazwisko, imię, to coś jest pierwsze, coś jest drugie. Nieistotne, witamy w klubie, czyli nasza miejscowość, klub był tam, po lewej. Nasza miejscowość, którą rozbudowywaliśmy w poprzednim dodatku i która też powinna nam zafundować spory majątek. Jedyne, co mnie zastanawia, czy w momencie, gdy mamy... O, bardzo dobrze. W momencie, gdy mamy epilog, nie będzie to kolidowało z DLC, ale okazuje się, że nie, ponieważ musimy poczekać, aż miłosna przygoda dobiegnie końca. Czyli gdzie mamy tę miłosną przygodę? To jest jakoś zaznaczone. Zemsta jak zemsta. Zemsta musi poczekać. I wszystko wskazuje na to, że pan Jan Ptaszek siedzi w miejscu, gdzie widzieliśmy go po raz ostatni, gdy razem mieliśmy wyruszyć w długą podróż, no ale teraz ma dla nas jakieś zadanie. Tak przynajmniej na to liczę, więc lećmy w tamtym kierunku. Panie Janie, tym razem pora wstać może. Odkryliśmy obóz, no widzimy tego. Ancymonka, good day. Tak próbuję jeszcze przyjrzeć się samej grafice, bo mam wrażenie, że coś się zmieniło, może i na lepsze. Takie dziwne jakby rozmycie doszło podczas ruchu, które nie wygląda aż tak źle. Pogadajmy, panie. God be with you, lad. What can I do for you? Wow, co teraz? Well, young sir, what now? Shall we ride boldly forth to adventures new? I never took you for a romantic soul. But, as it happens, a romantic soul is just what I need by my side right now. What, here? Now? Aren't we leaving? Ah, that's just the thing. Here we are, about to ride off into the unknown. Well, who knows what fate has in store for us? What if we should fall as heroes on the battlefield? How could I depart this world with a quiet heart, never having known true love? I'm a little worried about you, sir. Aren't you getting overheated inside that armor? Look, I can't just go off and get my head chopped off somewhere without first winning the heart of the girl I love. So are you going to help me or not? Której dziewczyny? Well, affairs of the heart are what I do best. I'll be glad to help you. So what do you want me to do? You, Hal, shall be my messenger of love. You shall bear her a letter and a gift from a secret admirer. But why me? It's not like you to be bashful, Sir Hans. You can just go and tell her, Certainly not! Carolina is different to the others. She was educated in a convent and needs to be handled with kid gloves. Romanced. I must court her secretly. It's the latest fashion in France. And who is this Carolina? The fairest maid that ever walked the earth. Carolina. The butcher's daughter. You must have noticed a divine creature in the marketplace, unless you're more interested in barnyard animals. Nie znam jej. Nie, no, no,
Bardzo dobry gust, panie ptaszku. Karolina, I do know her. She's a pretty girl, all right, but, well, a little below your station. Love knows no station but the heart. And you keep your peasant eyes off her. Your task is simple. All you have to do is get hold of a necklace fine enough to grace her lovely neck. I did have one that I inherited from my great-grandmother. Unfortunately, not anymore. What happened to it? I lost it playing dice at the inn. But you'll get it back for me. You're a smart lad. I'm sure you'll figure out a way. And I'll reward you handsomely. Oh, all right then. Is there something else I should know about this necklace? I lost it at dice in the Ledechko Tavern when I was there to see... Well, that's not important. So, some dice player from Ledechko won your grandmother's valuable necklace. Haven't you learned anything from losing to Zdena, the bathhouse wench? My great-grandmother's. And, as it happens, I have learned a trick or two. But that fellow has the luck of the devil. No doubt he'll still be sitting there, swindling other folk out of their hard-earned groschen. Oh, what's the use? All right. I'll go to Ledechko, find this diabolical dice player and see what I can do. Though I'll probably lose my shirt to him. Well, there's more than one way to skin a cat. See you later. Do zobaczenia później. Bardzo miło. Przy okazji, jak odwiedzimy Ledechko, nasz koń, jeden jedyny właściwy, to myślę, że warto by było skoczyć do łaźni, tak wypucować naszą zbroję. No cóż, pożegnać się z panem ptaszkiem na chwilę. O, zdążył się przebrać. Czułe słówka, ale jakoś tak nie słyszałem tej czułości w głosie naszego kolegi, starego, dobrego kumpla. Mam nadzieję, że to się zmieni. Przecież byliśmy przyjaciółmi. Byliśmy. Mam nadzieję, że nadal jesteśmy. O, to białe namioty. Zacznijmy tam naszą przygodę. Zobaczmy, czy coś też się zmieniło. Sam turniej jeszcze chodzi mi po głowie, czy to nie jest ten już od dawna... A dzień dobry. Zapowiadany moduł... O, interesy mogą poczekać. Full service, obetni włosy, niekoniecznie, dziewka, a może nie full service, taki prawie full, bayer full, czy czwarte full. I'll certainly need a physician to treat my wounds, then a hot bath and laundering my clothes. I'm sure you'll be extremely satisfied. God be with you. No i pięknie. Z tego co kojarzę, twórcy mieli wprowadzić tryby multi i nie wiem, czy turniej właśnie do niego nie nawiązuje, ale o tym się przekonamy, gdy tam trafimy, a wydaje mi się, że pan ptaszek póki co nam specjalnie nie będzie chciał wyjawić tajemnic turnieju, dopóki nie pomożemy mu z miłosnymi podbojami. Nagietek, bierz nagietek. Uuu, jaka animacja. Waleriana. No dobra, to tak w ramach ćwiczeń. Ktoś pamięta, jak się grało w kości? God be with you, Henry. No, ty pierunie. No nie wiem. How come you're wearing such fine armor? Is there a joust happening? Are you the one who played dice with Lord Capon? Played and won, lad. Fine noble he may be, but he can no more throw dice than I can read Latin. I can't disagree with you there. But look here, have you still got that piece of jewelry you won from him? No, I don't. Some noble rode through here and we had a game or two. Only them dice kept falling his way. I was lucky to keep my boots. He's got the necklace now. To dość skomplikowane. Did you know where this fellow was heading? He was waiting for someone here, but when they didn't show up by midday, he rode on. He mentioned something about camping by the bridge over the Sasso River. That one before the charcoal burners camp. You might still catch him there with a bit of luck. There aren't many fords along the river on the way to Sasau. Can you tell me anything else about him? Fine gent he was. Well dressed. On horseback. Had quite a lot to say. Seems he saw a bit of the world. And he had some interesting looking dice. You said they fell well for him? Aye. No wonder. Fine dice they was. Made special. All shiny and whatnot. That's all I need to know. God be with you.
Czyżby ktoś miał nasze kości w grze? To może nie być takie proste. Odszukaj szlachcica, który wygrał z ledeczka. Odzyskaj... No dobra. No dobra, jak miło znów powitać tych wszystkich towarzyszy, którzy tu się kręcą. Jedyny minus, że polecieli naprawdę daleko. Zleceniodawca, ale to chyba nam zostało jeszcze z poprzedniego. Coś lekko zbagowanego. Sprawdziłem, co słychać u pana Bożka. Ten na szczęście już się naprawił. Więc jeden problem z głowy. Ale niestety coś nam tu pada. Choć dawno nie mieliśmy okazji jeździć w deszczu. Dawno nie było okazji widzieć tej gry, bo chyba poprzedni dodatek wychodził jakoś początek lipca, koniec czerwca. Coś w tych klimatach. No i trzeba przyznać, że o ile zamysł był całkiem ciekawy, tak już sama kwestia pewnych rozwiązań dawała trochę do myślenia, że no można było zrobić to lepiej. Z drugiej strony może... Dobre jest to, że jakby brakowało nam pieniędzy, no to wracamy do mieściny, którą zarządzamy. Gdzie jesteśmy? Sołtysem? Kimś tam jesteśmy, kto może podbierać pieniądze ze skarbca. Ja, no właśnie. I w Czechach jesteśmy. Dobra, wody w brud, ale problem, że nikogo nie widać. Choć Ikarus, Senu. A może mu szczęście nie dopisało i pływa gdzieś sobie. Dziwna animacja wody. Tak jakbym... Pierwszy raz pewne rzeczy tu widział. Wydaje mi się, że poszli w kierunku optymalizacji. I niektóre właśnie takie tego typu fragmenty jak woda zostały uproszczone. Po to, aby gra działała teraz super płynnie. I przyznam, że nie czuć tych spadków, które wcześniej czasem miały okazję tutaj nam wskakiwać. Pochodnie... krzyż pokutny. Paci. A, jeżeli dobrze kojarzę, to w tych krzyżach leżą, czy są wypisane niki donatorów. Donatorów, jakby osób, które wsparły podczas kampanii na Kickstarterze. Ale mogę się mylić. Może to są osoby, które twórcy nie lubili na przykład. I w ten sposób je pogrzebali. Gdzieś niedaleko był obóz. Może naszą podróż powinniśmy zacząć od niego. Krzaki. Najgorzej. I tak tu nie chcieliśmy iść. Obóz. Nie, obóz jest dość daleko stąd. Chyba musimy wrócić na drugą stronę rzeki. Założyłem, żeby pójść jak najdalej, ale... Może rzeczywiście się utopił. No to nie wygląda jak szałas szlachcica. You after something? I'm afraid my friend here won't tell you much. Your friend? Oh, I'm very sorry. And well, I don't want to be insensitive, but I was hoping to get something from him. My master's necklace, which he won at dice. Your master? Who would that be? Well, Sir Radzig Cobbler of Scalitz is my liege lord. I'm Henry, but just now I'm helping Sir Hans Capon with a private matter. Those are weighty names in these parts. I'm Sir Anselm of Domki, in the service of... Well, that's not important. I'd like to give you... That is... I'd like to ask you for your help. No okej, podoba mi się narzuta. Dobry dobór kolorystyczny, kolego. Myślę, że się dogadamy. I'm listening. Tell me what you know. I will. And I'm sure it will help you find that necklace. The thing is, this is all my fault. I got held up on the way to meet Alphonse. By the time I got here, I found him like this. God have mercy on his soul. Amen, lad. I was heartbroken and enraged by turns. Tearing my hair and cursing. Alphonse was my good friend, and it pains me to know he was only here on account of me. I brought him into a certain business matter to negotiate with some people, and he agreed. And this is how it ended up. When I finally pulled myself together,
I took a look around and found some tracks. I followed them to the camp of those very brigands that Alphonse was supposed to negotiate with. Yeah, you can't trust anyone these days. So how can I help? You can pass yourself off as Alphonse. Get into the bandits' camp and find that fucking murderer. And when you do, you'll find what you're looking for. To dość skomplikowane. That doesn't make any sense. If one of them killed Alphonse, he'll know I'm not him. No, no. They never saw him before. So whoever killed him surely took him for some passing merchant. Are you quite sure they don't know him? Aye. He moved in altogether different circles, among decent people. That's the very reason I asked him for help. So I reckon the best thing is for you to introduce yourself as Alphonse, have a snoop around, and come back to me when you find out anything. Mam nadzieję, że to nie jest jakiś podstęp. Now, wouldn't it be better if you did that yourself? After all, I know nothing about this Alphonse. They'd see through me. I'd do it if I could, lad. Only they know me, and I'm not on the best of terms with them. They'd most likely kill me on sight. Then the two of us would be dead and those bastards would get away with it. Well, I hope I can avoid the same fate. And how am I supposed to recognize the killer? Ask around. I don't reckon anyone will admit to stabbing him in his sleep, but you might pick up some clue. You could have a look around for that necklace. Now that I think of it, they stole other valuables from him too. Silver is silver, though. I won't recognize anything. Didn't he have something unique? A signet ring or chain or... No, not that I can... Oh, yes, he did. Dice. He had a set of dice made specially in Prague. It was his pride and joy. They were red and gold, bright and shiny. Not the kind of thing you'd overlook. What can you tell me about Alphonse, so they don't catch me out if they start asking questions? Indeed. A few details should suffice. He was from Slaný, but lived in Prague the last few years. He advised people, very well too. He helped them to deal with problems, of all kinds. He sounds like a man of the world, but I've never even been to Prague. I'm not sure I can fool them. You can always change the subject. He was an ardent dice player, God forgive him. And he spent some time in Moravia on the service of Prokop of Luxembourg. But that was ages ago. What do you know about the brigands in that camp? Actually, they're not just ordinary bandits. It's a robber baron and his band. Sir Erhard Baron Bielowitz. Some of his vassals and maybe some commoners. They came here in the hope they'd have a better chance of keeping their heads. Why don't you ask some of the local lords for help? I'm sure the Sassau custodian would lend you a few men. There's nothing I'd like to see more than the lot of them strung up. Only I have a task that conflicts with that. And as for the custodian, I'm pretty sure Sir Sebastian is in league with Erhard. What was the purpose of Sir Alphonse's negotiations? I'll need to know that. Look, Henry, you'd best avoid that subject if at all possible. Just find the murderer for me, get your necklace, and I'll take care of the rest. It'll be a bit hard to avoid that, since it was supposed to be the entire purpose of his visit. True. Well, Alphonse was supposed to talk Erhard into moving his robbing raids towards Benešov, especially holding up merchants' wagons heading for Prague. In return, he was to offer a reward of up to 12,000 groschen and safe haven in Pilgrims. I see. So you work for someone in Pilgrims? No, neither Pilgrims nor Benešov. Nor Vlašín, for that matter. It's a bit complicated. Damn politics. Mam nadzieję, że nie musimy pamiętać tych wszystkich szczegółów, jakie tu przedstawił, bo coś czuję, że pokręcimy. Ale jak by nie wyszło, zawsze mamy miecz, zawsze mamy łuk, no i zero skilla. Na co powinienem zwrócić uwagę? No, otóż to. Is there anything else I should watch out for while passing myself off as Alphonse? The main thing is to look and sound like a noble, not a peasant, a commoner. So dress the part. No rags or rusty iron. To wszystko mamy, kolego, bez przesady. My word, the whole thing sounds like quite a twisted affair. So are you going to help me? Nie wierzę ci. Otóż to, no właśnie, tak to trochę śmierdzi, ale pomożemy. I'll help you. I'll have to go there to look for the necklace anyway. And this seems as good a way as any. Thanks a thousandfold.
And for the love of God, don't get caught. I'd never forgive myself if another man lost his life on my account. If it starts to look risky, take to your heels. I'll bear that in mind. Mamy chyba wszystko. Jakbyśmy pożyczyli strój od... Looks like he died without a struggle. Maybe killed in his sleep. They took everything he had. Money, jewelry, even his boots. A jednak byśmy nie pożyczyli. Someone was searching for something here. Were they out to rob him of everything he had? Or something in particular? Could it be someone was trying to get rid of something here? Przypalona mapa. Rozumiem, że bardziej przedmiot... kradziony... A no tak, księgi zakazane. Pamiętam, było, minęło. Inne, przypalona mapa. Sasawa. Kości. Wunglarze. Chyba powinniśmy dojść do tego, co to jest. I no właśnie. I kółko. Spójrzmy na zwykłą mapę. Przyznam, że nie tak lekko rozszyfrować tę mapę, ale być może tereny, które nas interesują, kryją się gdzieś za tymi chmurami, więc skoczmy na początek pogadać z wesołą kompanią na naszym wesołym wierzchowcu. Alburak ty się zwałeś, tak? Dobrze pamiętam, bardzo dobrze. Alburak, płotka AK. No i właśnie, pytanie, czy ewentualnie inne konie były jeszcze tutaj dostępne w ramach dodatku? Cóż to za dodatek, jak nie możemy zmienić wierzchowca? Coś szybszego, ty wywal ten kij. Lecimy w drogę. Tu się nam kończy. Mam nadzieję, że przejście przez rzekę nie będzie jakoś specjalnie utrudnione. Ale widać, że chyba tak. Tutaj nie jeden na rybkę już sobie skoczył. Ogólnie podobają mi się mega te klimaty, jakie nas otaczają w tym świecie. Dlatego każdy dodatek jest niecierpliwie wyczekiwany. Chociaż chyba miały wyjść 4 jakieś takie bardziej fabularne. No to jesteśmy w połowie. Ale dopiero zaczęliśmy, czyli tak. Początek połowy. To gdzieś tu? Jakby gdzieś tu, Sazawa lasy. Dziwna sprawa, bo wydawało się, że... O, cześć drzewo. Widzieliśmy już tu dosłownie wszystko, co mogliśmy napotkać. A jednak okazuje się, że jest tego zdecydowanie więcej w okolicy. Jakieś obozy, wunglarze kolejni. Oby nam tylko nie przyszło walczyć, bo nie do końca chyba czuję się pewnie w takim zadaniu. Trochę za daleko. Weź to, panie, szukaj, to taki ciemny dzień. Powinniśmy chyba z rana tu przyjść, jak na grzyby. Albo nasłuchiwać tego, co się dzieje. No to mamy to gdzieś tutaj wśród krzaków. Kurczę, miejscówka jakby księżycówkę pędzili. Oznajmij przybycie przy wejściu do obozu. Tylko problem polega na tym, że widziałem tam chyba turniej strzelecki. I wygrać coś takiego to wcale nie takie łatwe zadanie. Panie, macie tu wejście? Jest wejście. Chyba. Nic, nikogo nie ma. Szlachcic jak już. Would I be right in assuming this is the encampment of Sir Erhart, Baron Bielewetz? You must be Sir Alphonse, eh? All the way from Prague, eh? Otóż to,
teoretycznie ze szlane, a nie Not at all, Goodman, from Slaney. Ah, well, that's quite a haul. How was your journey? Hey, as well as might be expected in these perilous times. Oh, aye, the roads ain't safe at all these days. There's all sorts of rabble waiting to rob unwary folk and even kill them. Indeed, indeed, I concur. One must be wary, well, cautious, even, when travelling. Right then, but you'll have to wait a while. Sir Earhart is busy at the moment. No matter, I shall just, Ah, but it's easy to pass the time here. There's always a dice game going on, with nice things being wagered. I had my eye on a fine pair of gauntlets, and some old piece of jewelry. Oh, jewelry, you say? That's right. Just go and see old Blaha, the fellow sitting at that table there. He can read, write, and do sums as good as any scribe. And other things, too. He keeps things in shape here a bit. Thank you. I may well do that. Kurczę, czyli nas jednak przepytują. Praga. Znaczy, on pochodził chyba z Pragi, ale... A może na odwrót? Dajcie coś do zjedzenia. No nic, bądźmy dobrej myśli, że to nie jest wielki problem. Z kimś mieliśmy zagadać? Z tobą, stary Blachar. I was told I could have a game or two here until Sir Earhart has time to see me. Aye, he's got his hands full at the moment. You must be Sir Alphonse, eh? I'm Blaha, Sir Earhart's servant. I take care of things here a bit. Including dice? It has come to my attention that there are interesting things being wagered. True enough, we've got a fine pair of plate gauntlets, two necklaces, one of them's a lovely piece, a good sharp sword, and some other things, I don't remember what. The custom here is if you want to play, you've got to wager something to join. Ten grosz jest. Czyli też muszę coś postawić. Czy jako gość muszę płacić? No właśnie. Czy chcę coś postawić, ale nie mam za bardzo czego? Piękna retoryka. A to dość ciekawe. Chętnie bym go przegadał. I regret I have no valuables on my person. I thought it wiser to travel light on account of thieves. Well, under the circumstances, it wouldn't be polite to deprive you of a bit of entertainment while waiting. You want to play right away, or... Zagrajmy, tylko nie wiem, czy przedstawiłem się niczym szlachcic. Nie mam grosza przy duszy. Ale co jest do wygrania? Why wait? I'll play now. No beating around the bush. That's the way. You'll play against Noggin now. He's not the brightest, and he ain't a good loser. Brania. Cześć, Brania. Jakie my to kostki? Były szczęśliwe kostki, tylko nie pamiętam, które warto było brać. Kostka do gry, która przyniesie ci szczęście. Raz i dwa. Lucyfer były o tyle fajne, że Lucyfer, że wypadały z nich szóstki często. Szóstki? Szóstki. Co jest niezłe, ale nie może idealne. I cudowna kostka, która nigdy nie wiedziałem jak działa, ale jest droga, więc zakładam, że też i dobra. To chyba wszystko. Rozszerzone za... No to pięknie. Zasady gry zostały rozszerzone o kilka nowych kombinacji punktowych. No właśnie, bo ostatnio było, że te same jakoś pary, więcej i tak dalej. A tu dochodzi duży street, który jest warty 1500 punktów. Mały street za 500 punktów. I większy mały street. Dobra. Diabelski łeb. To nowy rodzaj kostki z głową diabła zamiast jednego oczka, która zastępuje jakąkolwiek ilość oczek we wszystkich możliwych kombinacjach kości. To 1000 punktów. To także 1000 punktów. Głowa diaboła. A skąd weźmiemy diaboła? A to pewnie ten ma tutaj szatańskie kości. Wadą kostki diabelski łeb jest to, że nie ma żadnego innego boku z oczkami. Więc jedyna punktująca strona to ta z głową diabła. Strona z diabelskim łbem sama o sobie nie ma żadnej wartości. Tylko w połączeniu z inną liczbą. Dobra. Tyle wiemy. Your fame precedes you. But you won't get the better of me. Panie, czemu te kości zawsze tak po ciemku muszą być grane? Oczy sobie zepsujemy. To co? Jedynkę chętnie. Oznacz kostkę. A to miała być... Nie, jest. Setka i moglibyśmy dwie szóstki? Nie, to chyba trzy szóstki musiały być. Czyli bierzemy jedynkę i rzucamy dalej. Zapisz... F. Ładnie wam tu coś szumi w tym lesie.
Czy ja widzę trzy jedynki? Są trzy jedynki. I więcej do szczęścia nam nie trzeba. 6000, żeby wygrać to. O pieruny. Zapisz i rezygnuj. No to jak ktoś lubił grać w kości, to myślę, że tutaj zdecydowanie zabawy będzie miał dużo więcej w tym dodatku, bo tak jakby w jakimś sensie to się opierało o to. No, a cwaniak. Przegra, skuś baba na dziada tam, czy jak ci tam było. Ach, jak szczędzi. Dobrze mu tak. W przyszłości tutaj też pytanie do was, czy ewentualnie kolejne rozgrywki, które by się miały pojawić, odpuszczamy, czy pokazywać wszystko? Tak jest. No bo jak widać, te 6000 punktów... Spoko, spoko, będzie jeszcze okazja. Te powiedzmy 1000 punktów, no to zdobywało się szybko, ale 6000, no to swoje trwa. Podlicz i rzucaj dalej, chyba że wypadnie nam street jakiś. A tych dwójek trochę tu wskoczyło. Oznacz, 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 oznacz i oznacz. I myślę, że chyba zapiszemy i rezygnujemy. Można by było tylko tę jedynkę, ale i tak jest niezły wynik. No tak. Skucha, skucha, oby. Mam wrażenie, że on ma te szczęśliwe kostki, patrząc na ich wygląd. To jest coś nie tak. Mam też wrażenie, że zmieniła się nieco zasada gry i kolega, jeżeli wykorzystał wszystkie kości, to mógł na raz jeszcze rzucać nimi. Czyli my mamy trochę za słabe kostki, jak na takich tu zawodników. No zobaczymy, co z tego wyjdzie, ale nie poddajemy się. Lecimy, zapisz i rezygnuj, nie, podlicz, rzucaj dalej. O, trzy jedynki, żeby chociaż były. Szczęśliwa kostka. Tak powiedziałbym średnio z tym szczęściem. 300 punktów. W naszej obecnej sytuacji to jest... marne. Weźmiemy to. Podlicz, rzucaj dalej. Co my tu mamy? Znowu jedynkę. Dwie piątki. Ale z dwóch piątek nic nie ulepimy. Weźmy jedynkę. No podlicz, rzucaj dalej. 250 punktów to tyle co nic, ale jesteśmy blisko skuchy. No dobra, nic z tego więcej nie ugramy. Ale biednie, ale biednie. Tylko boli to, że wykorzystaliśmy wcześniej wszystkie kości i nie zagrałem dalej. We'll see. Fucking sick head. Can't drink no more today. Farciarz. Damn. No i tak się gra. Tylko co z tego, jak on jednym rzutem załatwił więcej niż my. Do tej pory. I to jest dobre. I to jest dobre. Oznacz kostkę, oznacz kostkę, oznacz kostkę. To już nie są szczęśliwe kostki, więc ja myślę, że zadowolimy się tym 1000. No. Ja widzę, że ten jeden rzut to takie po prostu szczęście u niego, nietypowe. No i to mi się podoba. Oznacz, oznacz, oznacz i jeszcze oznacz to. I co więcej, oznacz to i oznacz to. I podlicz, zapisz i rezygnuj. Tak, tak. Przecież mogę rzucić raz jeszcze, chyba. A z drugiej strony nie chciałbym ryzykować tych punktów, bo jednak jakby w następnym rzucie wyszła nam skucha, no to tak... średnio bym powiedział. A teraz wystarczy 800 punktów, żeby go przeskoczyć. What the hell's with these damn dice?
A zrobimy to bezpiecznie, a będę musiał skoczyć do jakiejś karczmy, przetestować też i inne ruchy. Chyba kończymy, panowie, panie. Podlicz i rezygnuj. You're a fucking cheat, sir. I challenge you to a duel. Ale jaki pojedynek? I won't take any accusations from you. I accept. Ale na miecze? Czekaj, nie chowaj. Wracaj, bierz miecz z powrotem. My mamy pełen żołądek. A, tak ci. Już koniec? Puść go, niech odejdzie, niech ci zapłaci. Nie, no niech idzie. Get out of here now. All right, thank you. Bania. Fucking lice, fucking fleas. Like it's the first time you got them. You must be used to itching by now. I'll never get used to this. Try washing yourself once in a while. You wash yourself. No dobra, jak rozumiem, młody. No na młodego może aż tak nie wygląda, ale młody jest naszym kolejnym. Boże, gdzieś tu się ukrył. A nie, czekaj, stary blacharz. I want to play dice. Who will be my opponent? They fell your way last time, and no mistake. You'll play Berta. He's a man, but they call him that for some reason. Damned if I know why. No dobra, ale z chłopem. Albo zróbmy to szybko, spotykając się już przy ostatnim rzucie. Być może pierwszy będzie już tym wygranym. Cóż nam to wypadło? Nie no, spoko. No, było gorąco, ale wygląda na to, że chyba jest dobrze. Chcesz się bić? Chyba nie. Więc w tym momencie, tym bardziej, że już noc się zbliża i zupełnie nic nie widać, możemy zrobić sobie przerwę i następnym razem... Okej. Rozegrać kolejne partyjki. Dajcie tylko znać, czy w tej przyspieszonej wersji, czy może w pełnej, gdzie widzimy każdy rzut kośćmi. A tymczasem dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że gramy razem. Grał z wami Korle, trzymajcie się. Hey.